Cześć, bardzo mi się podoba Polska i chciałbym tutaj zostać jak najdłużej. Aby zostać w Polsce jak najdłużej, muszę zostać jej obywatelem, czyli dostać obywatelstwo. Ale popatrzcie na mnie, jaki ze mnie obywatel polski? Zostaje druga opcja, zostać rezydentem Unii Europejskiej. Aby zostać rezydentem Unii Europejskiej, u mnie jest wszystko, oprócz jednego najważniejszego, zdanego egzaminu znajomości języka poziomu B1. W tym celu zdecydowałem zarejestrować się na egzamin. Akurat najbliższy egzamin będzie przeprowadzony w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rejestracja się rozpoczyna o godzinie 12 punktualnie. Wypełniłem formularz. Tutaj zrobiłem screena. I o 12:03. Bardzo przepraszamy, limit miejsc wyczerpany. Formularz rejestracyjny nie został przyjęty. Rejestracja się rozpoczyna o godzinie 12:00. 12:03. Już limit wyczerpany. No i teraz będę czekał na kolejny termin. Co zaraz będę robił? No, co najmniej postaram się nie płakać i mieć nadal optymistyczne nastawienie się. Jaka znajomość języka, to trzeba najpierw wyuczyć. Я Ага. бы тебя привозил сюда, ты на роликах катался на этой площадке. Какая здесь была чистота, ты О, помнишь? покажи площадку. Покажи площадку, а потом камеру повернешь, когда я скажу. Все, стой, подожди. Вот эта вот площадка, вот, видно где? Teraz rozmawiam z ojcem. Ojciec mój pracuje jako kierowca ciężarówki na kategorii CE. I teraz on się znajduje na parkingu. Nie wiem, czy będzie widać. Na parkingu się znajduje. I kiedyś, jak ja byłem trochę młodszy, to czasami z ojcem przyjeżdżałem na ten parking i zakładałem rolki na nogi i ćwiczyłem sobie, jeździłem po tym placu. A teraz mi ojciec pokazuje, co tam w ogóle się dzieje teraz. Teraz mnie możecie tu widzieć. O, Собаки to бегают. псы. Możecie mnie się zapytać, czyje to są psy? Папа, чьи это собаки? Живут тут наши, мы их кормим тут, они тут живут. Mówię, że po prostu tam mieszkają. I kierowcy tam trochę karmią je i tyle. Pokaż, pokaż. Pokaż, jak to wygląda. Patrzcie. Z parkingu zrobiono śmietnik. No i to kto to robi? To robią pracownicy magazynu. No i kierowcy, którzy tam przyjeżdżają. A niedaleko tego Это тут. miejsca oni mają takie wyposażone miejsce na grilla i tam sobie robią grilla. I ten cały śmietnik im wcale nie przeszkadza. Taka sytuacja. No i teraz jeszcze raz mnie się zapytajcie, kiedy Jura, kiedy wrócisz na Ukrainę, kiedy wracasz na Ukrainę. No, zobaczcie sami i możecie za mnie odpowiedzieć. I tutaj sobie robią grilla, prosto przy tym śmietniku. Tak szanują siebie, szanują swoją ziemię. Sami ludzie, którzy mieszkają tam. No, Как свиньи, короче. Вот так. Як швиня. Это был когда-то канал растительный, тут вода была. Mówi, że to był kiedyś kanał i tam była woda. No i teraz wody tam nie ma, ale śmieci tam jest dużo. No, tak ludzie odpoczywają. Masakra. И папа говорит тебе, что не надо сына сюда возвращаться. И тата мне, чтобы не вратал там нигде.
Hejka, to znów ja. Teraz jestem w parku przemysłowym w Stuttgarcie. Tak to wygląda. A tutaj przez szybę trochę. Jest weekend, kręcę pauzę weekendową. Co teraz robimy? Zostawiam tutaj auto i jadę w przepiękne miejsce. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ono jest przepiękne. I spróbuję nagrać zachód słońca. Zostawić samochód i jechać, nagrywać zachód słońca, to brzmi dziwnie. Jak to zrobić? Jest jeden pomysł. W ten sposób to jakoś dojadę. Mądrzy ludzie tutaj rowery zostawiają, a my jedziemy do góry rowerem. Ale to będzie ciężko. Jest dość stroma droga. O, ja mogę jechać po przekątnej. I tak mi jest o wiele lepiej. Albo zmienić bieg. To będzie jeszcze lepiej. O, nie w tą stronę. No i teraz gitara. Gdybym wiedział, że tak łatwo będzie po zmianie biegu jechać rowerem pod górkę, to bym jeszcze sobie piwo wziął i po drodze jeszcze bym popijał piwko. Poczekajcie na mnie. Wygląda na to, że im to wychodzi o wiele łatwiej niż mi. Zrobiłem to. Tu jest rower. Aż mi się nie wierzy. Ale ładnie. Ogromnie się cieszę i jestem dumny z siebie. Ja to zrobiłem. Dojechałem do pierwszego przystanku po drodze. Cel już bliżej, ale wciąż jest daleko. Dobrze, to tankujemy i jedziemy dalej. Wyjechałem z pierwszego pit stopu i dojechałem tutaj do znaku ostrzegawczego, który nam mówi o tym, że tutaj za nisko mogą przelotywać samoloty. Ja bym się wystraszył, ale dzisiaj nie, bo ja mam kask. Przecież po to go kupiłem. Dojechałem w końcu, ale umówimy się tak, że następnym razem to wy pojedziecie rowerem pod górkę, a ja będę to oglądał na leżąco na YouTubie. Tak zrobimy. W tamtym kierunku jest Polska. Na pewno nie wiem, ale mi tak się wydaje. Napiszcie w komentarzach proszę, czy miałem rację, czy nie. Jeszcze parę tysięcy kilometrów i już będę na miejscu. A tam gdzieś daleko deszczyk pada. W końcu dojechałem, nie wiem czy będzie coś słychać, bo ten szalony przez cały czas dmucha na mnie wiatrem. Dobrze, że mam kask. Kask mnie chroni. Chciałem nagrać zachód słońca. Mocno wieje. Drogę do ciężarówki, także pojadę prosto tutaj, póki mi ten wentylator nie spadł na głowę. Uciekajmy stąd, zimno jest i wiatr wieje i nieprzyjemnie oglądać filmik z tym dźwiękiem wiatru. A możecie sobie wyobrazić, jak ja się namęczyłem, jak to montowałem, ile ja słuchałem tego wiatru, żeby naciąć ten filmik, żeby wam było miło to oglądać.
Ale i tak wiatr zostawiłem, żeby nie tylko ja sam męczyłem się. A teraz jedziemy. Wow, za szybko! Zwykły rower ze zwykłym V-brake'iem. Wow, wciśnięte na maksa, ale nie hamuje prawie. Dobrze, no trochę tam coś hamuje. Miałem tutaj się zatrzymać, dokładnie w tym miejscu. Tyle znaków ostrzegawczych, zamknięty szlaban. Przecież nic dobrego to nie przewiduje. Miałem tutaj się zatrzymać, zawrócić i jechać do domu. Kiedy człowiek chce obejrzeć zachód słońca z ładnego miejsca, to po prostu wbije w YouTubie zachód słońca i po prostu ogląda ten filmik, a nie tam Jura i Ola z Ukrainy. Dobrze mówię? No, tutaj jest o wiele lepiej. Jest mi teraz gorąco, nie wieje wiatr i nic ci nad głową się nie kręci. A jeszcze się dowiedziałem, że koło mnie, gdzieś blisko, jest bezpłatny, tak, bezpłatny, darmowy prysznic i ubikacja. Przyjadę do domu, wezmę plecak z już spakowanymi przyrządami do mycia ciała. Mojego. Ogólnie jak przed jakimś słowem się pisze darmowe, gratis lub coś takiego, no to ja już chętnie patrzę na to. No to można uważać, że już jestem zainteresowany. Trochę graffiti wam pokażę. Koniec graffiti, jadę. Niedziela. Dzisiaj wszystko tutaj jest zamknięte, ale jedna firma ma otwartą bramę. Ja sobie wszedłem, mam nadzieję, że legalnie, i znalazłem takie miłe miejsce. Tutaj jest, proszę bardzo, umywalka, lusterko, mydło nawet jest tu uzupełnione, tutaj. Dalej miejsce, że tak powiem, niezbędne do użytku, nie będę otwierał. Tam jest i tutaj wszędzie jest czyściutko, jest papier, wszyscy wiemy do czego. Nawet jest uzupełniony płyn do dezynfekcji rąk. Tutaj są moje rzeczy, bo się kąpałem przed chwilą i tutaj jest prysznic, nawet z gorącą wodą. Jestem po prostu w niebo wzięty. Firma, ona nie działa dzisiaj, jest dzisiaj nieczynna, ale ma otwartą bramę i sobie skorzystałem się z ubikacji, prysznic. Co jeszcze jest potrzebne? Bo tak ogólnie w ciężarówce mam wszystko oprócz łazienki i toalety. Teraz muszę wyłączyć światło, zostawić po sobie porządek. Wszystko tutaj ładnie pozamykać, przymknąć drzwi. Tak mi jest miło, że nawet zapłaciłbym za taki prysznic. Czasami z płatnych pryszniców jestem niezadowolony. Niektóre nie mają drzwi i woda ci leci na ubrania, na twoje rzeczy osobiste. W niektórych stacjach paliwowych biorą paszport, póki robisz swoje sprawy pod prysznicem. Dziękujemy temu miejscu i wyjeżdżamy. Trochę tu jest strasznie, bo ciemno. Ale ten strach był wart tego, żeby tu przyjechać. Na razie to najlepsze kraje, w których byłem. Fanów mam wszędzie. Bardzo to jest miło.